Człowiek mnóstwo zna zagadnień. Witam Was bardzo serdecznie. Cześć! Cześć! No więc my jesteśmy uczestnikami takiego jednego projektu, który się nazywa Równia Szanse i chcemy przeprowadzić z Wami wywiad na temat babci i dziadków. Pytanie, czy wszyscy kochacie swoje babcie i dziadków? Tak! Za to, że moja babcia, ja ją lubię dlatego, że ona mi podpowiada, na przykład jak ja coś nie umiem, to ona mi coś podpowie. Za cierpliwość. Za pomoc przy nauce. Za to, że czytam nam takie bajki. A dziadka, za co kochacie dziadki swoich? Za to słowo. Za to, że jak chciałam jeść, to on mi pomagał. Tak, że on wziął jedzenie, a ja mu podkradałem. Za to, że nam pomagali. Za to, że chodzisz z nami na spacery. Dziadków kocham za wszystko. Co lubicie robić ze swoimi dziadkami? Chodzić na spacery. Pracować. Pracować? Jak pracujesz z dziadkiem? Przy polu. Opowiadać sobie różne ciekawe rzeczy. A jak wyglądają wasze babcie? Moja ma okulary. Ona tak całkiem dobrze idzie i musi iść do doktora tak czasami. Bieskie oczy, jest siwy. Moja babcia ma siwe włosy, często nosi taki fartuch. Moja babcia wygląda na brązowe oczy, brązowe włosy. Mój dziadek ma okulary, kostiumy w paski, nie ma włosów, trochę barw i ma takie szare. A jeżeli mielibyście dużo pieniędzy, to co chcielibyście babci? Sukienkę. Jeszcze spinkę do włosów. A ja dziecko mi bym kupiła kapcie. Bo nie ma kapcie. Dużo słodyczy, czemu ja nie ma. Ja jej się pytam, co ona chce i Artur i kupujemy, jak idziemy do sklepu. A co jej kupujecie? Na przykład jak ona chce chleb, to się kończy, to my idziemy. Czekolady. Ja kawę, jakiś kapelusz. A ile pieniędzy dostajecie od babci? Mi babcia daje. Ja po dziesiątkę. Ja po pięćdziesiąt. No to my już idziemy, ale tak na zakończenie chcemy, żebyście wykrzyczeli do kamery, że kochacie swoich dziadków i je pomagacie. Kochamy!